Witam dzisiaj historia PRL-u, lata 1952-1960. Oczywiście te najważniejsze wydarzenia. Zapraszam na materiał wcześniejszy, który dotyczył historii PRL-u do 1952 roku. Chociaż, co ciekawe, do 1952 roku Polska wcale nie nazywała się Polską Rzeczpospolitą Ludową. Ale tutaj przypomnijmy jeszcze rok 1952. I 22 lipca to konstytucja stalinowska. I między innymi w niej powstała, zapisano tą nową nazwę, czyli Polska Rzeczpospolita Ludowa, PRL. Czyli o PRL-u możemy mówić właśnie od roku 1952. 1 sierpnia 1952 roku to wprowadzenie nowej ordynacji wyborczej, czyli liczba kandydatów ma być, nie może być większa niż liczba miejsc. Coś, co rozwiązało wiele problemów ówczesnej władzy. Rok 1953, 5 marca, to śmierć Stalina. Katowice zmieniają się w Stalinogród i to jest taki powolny początek odwilży. Choć oczywiście to trochę trwało. Śmierć Stalina ani w ZSRR, ani w Polsce od razu z automatu nie spowodowała, że władze odeszły od tej polityki, od tego zarządzania stalinowskiego. 21 lipca 1954 roku to uruchomienie pierwszego dużego pieca w Nowej Hucie i takie stawianie na ciężki przemysł. 21 lipca 1955 roku przekazanie Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie od władz radzieckich. To był taki prezent dla Polski od właśnie ZSRR. 27 kwietnia 1956 roku ogłoszenie pierwszej amnestii i wypuszczenie części więźniów politycznych. 1 maja 1956 roku to rozpoczęcie działania ośrodka telewizyjnego w stolicy. 28 czerwca 1956 roku to początek potężnych zamieszek w Poznaniu, gdzie w końcu skierowano wojsko. Dwie dywizje pancerne i dwie dywizje piechoty. W czasie tych zamieszek zginęło 75 osób, a ponad 800 zostało rannych. Oczywiście niektórzy nazywają to powstaniem poznańskim, ale miało to olbrzymi wpływ na dalsze zmiany. Jednak to, co ludzie tam pokazali, że nie godzą się na wszystkie decyzje rządzących, pokazało właśnie rządzącym, że jednak należy się z tymi ludźmi liczyć. I nawet te rozwiązania siłowe nie dadzą po prostu rady. Następnie polski październik, czyli październik 1956 roku. Gigantyczne zmiany. 15 października zaplanowano na 19 października początek 8 plenum Komitetu Centralnego PZPR. Oczywiście miano wtedy wybrać Gomułkę na przywódcę i usunąć Rokossowskiego i Mińca. Ale w odpowiedzi między innymi tych dwóch panów oraz władze radzieckie spowodowały, że rozpoczynają się ruchy wojsk radzieckich i polskich w stronę Warszawy. Rano 19 października przylatuje Chruszczow z delegacją radziecką i w końcu dochodzi do, można powiedzieć, porozumienia, ugody i kryzys zostaje zażegnany. I dochodzi do tak zwanej odwilży gomułkowskiej, czy też odwilży październikowej. Gomułka zostaje pierwszym sekretarzem KC. Pamiętajmy, że ten październik to oczywiście próba utrzymania władzy przez tych przywódców w Polsce i nie tylko, którzy chcieli rządzić tak jak do tej pory. A Gomułka i jemu pokrewni chciał jednak wprowadzić troszkę reform. Oczywiście nie jakieś gigantyczne ilości reform, ale jednak więcej niż ci wspomniani. I właśnie rezultatem były te ruchy wojsk, które po prostu miały zapewnić starym przywódcom ciągłość władzy. Co oczywiście szczęśliwie się nie udało. Następnie 17 grudnia 1956 roku zostaje podpisana umowa polsko-radziecka o wojskach radzieckich stacjonujących w Polsce. To taki kompletny ewenement w bloku wschodnim, że coś takiego zostało podpisane, ponieważ te wojska w innych krajach stacjonowały, bo tak i koniec. A tutaj
w tej umowie mowa o tym, że te wojska nie mogą naruszać polskiej suwerenności, nie mogą ingerować w wewnętrzne sprawy PRL-u. Omawiały i regulowały zasady, według których miały się przemieszczać i ćwiczyć wojska radzieckie. Czyli jednak, chociaż stacjonowały u nas, to ze względów prawnych, przynajmniej w takim spojrzeniu prawnych, z pewnymi ograniczeniami. Idźmy dalej. 16 kwietnia 1958 roku, czyli tak wprowadzenie takich nowych, tak zwanych gomułkowskich zasad w budownictwie, czyli od 7 do 10 metrów kwadratowych na osobę. Nam się często wydaje, że te 70 metrów kwadratowych na osobę to troszkę mało, ale kiedyś tak wcale nie było. 31 marca 1959 roku to koniec repatriacji Polaków ze wschodu. Repatriacja dotknęła 224 tysiące osób, czyli przyjechały one ze wschodu do Polski. Niestety, ale reformy październikowe nie weszły do końca w życie. Z części z nich w ogóle zrezygnowano, ale to oczywiście w następnej części, gdzie będę poruszał temat lat 60. i tego, jak to PRL wtedy się rozwijało i jaka była jego historia w latach 60. Przepraszam. Na dzisiaj koniec. Oczywiście zapraszam na kolejne materiały i na ten wcześniejszy o początku PRL-u. Pamiętajmy, że PRL te 40 lat ponad, wliczając ten okres 45-52, to coś, o czym można by mówić bardzo, bardzo długo. Wystarczy spojrzeć na ten temat. O tym okresie powstało wiele książek, ale ta seria ma na celu takie skrótowe przybliżenie tych informacji. Na dzisiaj dziękuję i zapraszam ponownie.